Wieża Eiffla kojarzy się jednoznacznie z Francją. Minęło właśnie 130 lat od czasu, gdy stanęła ona w Paryżu. Tę rocznicę odnotowano w Biurze Wystaw Artystycznych i uświetniono w sposób, jak na galerię przystało, artystyczny. Dzisiaj na warsztatach dzieciaki mogą zmierzyć się z zagadnieniem druku 3D i to takiego własnoręcznie wykonanego przy pomocy długopisów, które mają w formie zasobników filament, czyli takie tworzywo, które pod wpływem wysokiej temperatury, która jakby realizowana jest wewnątrz obudowy tegoż urządzenia, podgrzewane jest do półpłynnej postaci, przy czym wydostaje się na zewnątrz, jak zastyga, tworzy trwałe formy. Dzisiaj akurat w ramach takiego jubileuszu 130 lat wieży Eiffla zmierzyliśmy się z tym zagadnieniem. No i jako żywo te wytwory przypominają wieżę Eiffla, oczywiście w ramach artystycznych interpretacji. Taką paryską artystyczną kreacją wieży Eiffla zakończono wakacyjny cykl warsztatów w BWA. Wkrótce poznamy program i ofertę jesienną. Wiadomo już, że 3 września odbędzie się wernisaż nowej wystawy zatytułowanej Elementarz polskiego designu.